Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteś na nim po raz pierwszy, zapraszam Cię do jego subskrypcji. Słuchajcie, chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć co nieco na temat tak zwanego testu przedsiębiorcy, o którym słyszymy od kilku dni czy nawet kilku tygodni w mediach. Dzwonicie do mnie, pytacie mnie, są bardzo duże obawy z tym związane. Problem miałby polegać na tym, czy rzeczywiście osoby, które dzisiaj działają w ramach działalności gospodarczej, ale w ramach tak zwanego samozatrudnienia i w szczególności obsługują tylko jednego klienta, czy rzeczywiście są takie plany rządu, żeby od 2020 roku takie osoby nie mogły rozliczać się podatkiem liniowym. Powiem wam, na czym polega problem. Słuchajcie, jeżeli mamy dzisiaj pracownika, który pracuje na umowie o pracę, to wiąże się to z trzema konsekwencjami. Po pierwsze, taki pracownik jest opodatkowany według skali podatkowej czyli generalnie jest opodatkowany stawką 18%, a jeżeli rocznie zarabia ponad 85 tys. zł, to płaci podatek według stawki 32%, czyli dosyć dużo. Po drugie, pracownik jest ozusowany od przychodu, czyli im większe wynagrodzenie pobiera, tym większy zus po prostu płaci. I po trzecie, pracownik rozpoznaje co miesięczne koszty uzyskania przychodów w bardzo niskiej wysokości, bo raptem 111 zł i nie ma znaczenia, że często dojazd do pracy jest droższy. Więc widzicie, że opodatkowanie czy ozuwanie pracownika z tych trzech powodów jest dosyć nieatrakcyjne. Bardzo często pracownik wraz z pracodawcą dochodzą do wniosku, że mogliby na przykład z początkiem nowego roku lekko zrestrukturyzować swój model współpracy w taki sposób, że odbywałaby się ona w ramach działalności gospodarczej. I od nowego roku pracownik bardzo często wykonuje podobne czy troszkę inne rodzaje usług do wykonywanych obecnie na rzecz swojego dotychczasowego pracodawcy, ale robi to w ramach działalności gospodarczej, w ramach tak zwanego samozatrudnienia. Jakie daje to korzyści? No daje to trzy korzyści. Po pierwsze, może on swoje dochody opodatkować podatkiem liniowym, czyli 19%, a nie 32%. Jak widzisz przy określonych wysokich dochodach różnica jest dosyć spora. Po drugie, przedsiębiorcy generalnie płacą zUS zryczałtowany, który przez 2,5 roku jest bardzo preferencyjny, a później i tak jest często niższy niż zUS płacony przy stosunku pracy. I po trzecie, wreszcie, przedsiębiorcy do kosztów podatkowych kwalifikują faktyczne wydatki, jakie ponoszą na prowadzenie działalności, takie jak samochody, właśnie amortyzacja, komputery telefony, wynajem biura, dojazd, paliwo i inne. Czyli zwróć uwagę, że osoba wykonująca te same czynności, co jej kolega w ramach stosunku pracy, a osoba wykonująca to samo w ramach działalności gospodarczej, czyli tzw. Tak B2B, jest opodatkowana i ozusowana dużo bardziej korzystnie. Rząd od pewnego czasu mówi, że chciałby zrobić tak zwany test przedsiębiorcy, czyli w skrócie mówiąc wyłapać osoby, które tak naprawdę rzekomo działają w ramach działalności gospodarczej, ale faktycznie ta relacja z ich klientem przypomina stosunek pracy. Jak rząd chciałby się do tego pomysłu zabrać, jeżeli w ogóle miałoby to wejść? No, weryfikowałby liczbę klientów. Jeżeli taki przedsiębiorca obsługuje tylko jednego klienta, no to jest dosyć wysokie prawdopodobieństwo, że to jest to po prostu jego pracodawca, tak naprawdę, a nie żaden klient. Po drugie, kwestia zakazu konkurencji. Przy stosunku pracy bardzo często mamy do czynienia z zakazem konkurencji, więc tutaj podobnie. Jeżeli taki przedsiębiorca miałby zakaz konkurencji, wykonywałby usługi tylko na rzecz jednego klienta, czy nawet dwóch, czy trzech klientów, ale większość jego dochodów, czy przychodów pochodziłaby z tego jednego klienta, to tutaj organ podatkowy domniemywałby, że to jest po prostu ukryta umowa o pracę w formie działalności gospodarczej. W momencie, gdy nagrywam ten filmik, czyli 25 kwietnia, pojawiają się pewne pogłoski z rządu, że pomysł ten się jednak nie utrzyma, bo jest zbyt restrykcyjny i bardzo łatwy do obejścia przez przedsiębiorców i trudny do weryfikacji. Niemniej jednak chciałbym Tobie zaakcentować, że takie pomysły gdzieś tam w rządzie się pojawiają, gdyby one rzeczywiście były procedowane, mogłyby wejść z początkiem roku 2020. Jeżeli coś się w tym temacie zmieni, niewątpliwie Ci o tym poinformuję jako pierwszego. Jeżeli mój filmik Ci się podoba, proszę pozostaw łapkę w górę, udostępnij go. Do zobaczenia. Pozdrawiam.